Boberek, witajcie kochani w kolejnym daily vlogu. Jak widzicie, witam się z Wami z łazienki w naszym pokoju hotelowym w Malinowym Raju, bo tak, cały czas tutaj jesteśmy i jeszcze przez jakiś czas, ale nagrałam dla Was, przygotowałam dla Was vlog, ten pierwszy, który już widzieliście. Natomiast jak zawsze, po prostu jak zawsze, dostałam też wiadomości na skrzyneczkę na Instagramie: Anita, czemu nie pokazałaś swoich kosmetyków wyjazdowych? Zawsze jakoś tak jest, słuchajcie, że zawsze mnie o to pytacie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak jest. Więc stwierdziłam, że zanim jeszcze zejdę na dół na śniadanko, to pokażę Wam tak szybko, co ze sobą zabrałam, a jest tego naprawdę bardzo mało. Tak jak widzicie, jest tutaj zapach mojego Massimo, szczotka do włosów, lakier do włosów, który aktualnie używam. Tak, nie jest to Nivea, ponieważ chyba w denku Wam opowiadałam, że nie znalazłam nigdzie Nivea, więc musiałam zastąpić Vela. Tutaj są moje arabskie perfumy Deo Massimo, wersja Original Dove, która uwielbia. Oczywiście, że nie ruszam się nigdzie bez Lumi. Dzisiaj to w ogóle jestem kolorystycznie, patrzcie. Kapciuszki, Lumi, żeby nie było, wszystko rose gold, kolorystycznie, idealnie. Tak, mam ze sobą Lumi do oczyszczania twarzy rano i wieczorem. Tutaj mam ze sobą takiego minisa od Basic Lab, czyli piankę, którą wykorzystuję właśnie teraz do oczyszczania twarzy rano i wieczorem. Wieczorem przeczyszczam sobie, jeszcze przeczyszczam, aplikuję na moją skórę tonik, właśnie ten od Paula's Choice z 2% kwasem salicylowym. No i co jeszcze? Mam tutaj, jak widzicie, serum do rzęs i La Lash, które cały czas stosuję. Nie, w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby przestać z niego korzystać. Uwielbiam ten efekt, który daje na rzęsach. Tutaj mam też mały balsam do ust. Wspaniały jest ten balsam. I powiem Wam, że cały czas nim sobie teraz kremuję usta. Kremuję. Aplikuję go na moje usta. Nie używam absolutnie ostatnio. Przez te kilka dni, jak tutaj jesteśmy, żadnych błyszczyków, pomadek, tylko właśnie ten balsam. I co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj tak. Przelałam sobie do tego opakowania płyn micelarny z Biedronki, więc to nie jest garnier, tylko tutaj jest płyn micelarny z Biedronki. Ale słuchajcie, no oczywiście, że mam tutaj kosmetyki kolorowe i jeszcze kilka innych kosmetyków, pędzle tutaj zapakowane, ale w ogóle się nie maluję. Wiedziałam, że tak będzie. Natomiast na wszelki wypadek zabrałam ze sobą właśnie też kosmetyki kolorowe, więc płyn micelarny obowiązkowo. Mam płatki pod oczy. Czekajcie, przesunę to wszystko tutaj, żeby Wam pokazać te, które sobie nakładam codziennie rano, jak wstanę. O, to są te złote płatki pod oczy, dokładnie takie, przeciwzmarszczkowe. Tak jak widzicie, kolagen i hydrolizowane złoto. Hydrolizowane złoto? Chyba tak. No w każdym razie, na pewno są kolagenowe i złote, więc nakładam sobie te płatki, ponieważ chcę je już zużyć do końca. I co my tutaj jeszcze takiego mamy? Mamy tutaj serum z miedzią od Medic Aid, które stosuję rano, wieczorem, albo rano i wieczorem. Chcę już je po prostu zużyć, chociaż powiem Wam, że fajne jest to serum i myślę, że więcej na jego temat opowiem Wam w jakimś oddzielnym filmie. Mam też krem Mio Relaxant Magic, czyli krem, który jest botoksem kosmetycznym i przepięknie wygładza skórę, wygładza zmarszczki. I słuchajcie, wisienka na torcie, czyli oczywiście obowiązkowo krem pod oczy. Nie mogło być inaczej. Krem nakładam rano, nakładam wieczorem i to jest jeden z moich ulubionych od jakiegoś czasu peptydowy krem pod oczy od marki Slavia Cosmetics. Mamy tutaj naprawdę świetną dawkę substancji aktywnych. Bardzo fajny, gęsty krem, który wklepujemy, nie rozcieramy, a wklepujemy już, jak widzicie, w nowym opakowaniu. I to by było tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o kosmetyki takie pielęgnacyjne. Tutaj mam oczywiście kosmetyki kolorowe, kosmetyki do włosów, tak jak mówiłam, pędzle, widzicie, jakieś waciki, podkłady, no mnóstwo takich, mnóstwo różnych rzeczy, filtry i tak dalej. I to jest tylko tyle, albo aż tyle, co ze sobą zabrałam na wyjazd tutaj do Malinowego Raju. A teraz pozwólcie, że zejdę na dół
i pójdę na pyszne śniadanko. Mam ochotę na kawę. Lecimy z tym kolejnym vlogiem. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że skorzystam z tego, że mam chwilę wolnego między zabiegami. Max się relaksuje przed komputerem i pomyślałam sobie, że odpowiem na kolejne Wasze pytanie. Bo pod jednym z moich ostatnich vlogów pojawiła się tak dużo ilość pytań, że mam, słuchajcie, tematy praktycznie do końca roku. Więc siedzę sobie tutaj na zewnątrz. W takich okolicznościach przyrody, jak to się mówi, kompletnie bez makijażu, żeby też nie było, no bo zaraz będę mieć następny zabieg, więc nie ma sensu się malować specjalnie do nagrywania. Zresztą Wy wiecie, że ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, ale uwaga. Anna pyta, czy też uważasz, że producent podając na kremie wiek na przykład 50+, to tylko chwyt marketingowy, a tak naprawdę krem nie wie, ile masz lat. Czyli jeszcze raz. Czy też uważasz, że producent podając na kremie wiek 50+, to jest tylko chwyt marketingowy, a tak naprawdę krem nie wie, ile masz lat? Bardzo mnie interesuje Twoje zdanie. Kraków pozdrawia. Słuchajcie, ja Wam powiem, jak to jest. Chociaż odpowiedziałam już Annie, ale to pytanie też parę razy dostałam od innych osób i powiem Wam, dlaczego producenci dają takie cyferki, na przykład właśnie 50+, 40+, 60+ na opakowaniach. To jest tak, że to po części trochę jest taki chwyt marketingowy, zabieg marketingowy. Może nie tyle chwyt marketingowy, ile zabieg marketingowy. Po co? Po to, żeby ułatwić niektórym osobom wybór kremów pielęgnacji. Zazwyczaj zobaczycie to na przykład na różnych tam seriach, na kremie, na serum, a nawet czasami zdarza się, że pojawiają się takie informacje na przykład na kremie pod oczy. I teraz tak, po co producent coś takiego robi? No oczywiście, że krem nie wie, ile Wy macie lat. No bo, no sorry, nie ma takiej w ogóle opcji. Natomiast producent przygotowując serię swoich kosmetyków patrzy zawsze pod względem tego, co w danym wieku na przykład bardziej jest danej skórze potrzebne. Jakby Wam to wyjaśnić? Załóżmy, jeżeli mamy młodą skórę, 20+, tak? do 30+, tak? Mamy młodą skórę, to najczęstsze problemy, z jakimi boryka się taka skóra, to może być brak nawilżenia, mogą być już jakieś pierwsze lekkie przebarwienia, być może jakieś delikatne zmarszczki już tak bliżej, powyżej tych 25. Czasami jest to trądzik, jakaś nadprodukcja sebum. Co jest w momencie, kiedy mamy skórę dojrzałą, taką skórę już na przykład 50+, tak? 60+. To jest skóra, która też wymaga innego działania, czyli też innych składników aktywnych. Na przykład jest to skóra już najczęściej dość mocno przesuszona, nie ma w niej produkcji ceramidów, potrzebuje silnego nawilżenia, a nawet bym powiedziała natłuszczenia. Jest to skóra, która potrzebuje ujędrnienia, potrzebuje jakichś bardziej aktywnych substancji, być może też wyższych stężenia. I im idziemy wyżej, te potrzeby naszej skóry są inne, tak? Te potrzeby się zmieniają, ale też nasze wymagania się zmieniają, bo bardzo często jest tak, że kobiety czy nawet mężczyźni już w takim wieku dojrzałym lubią treściwe formuły kremów, lubią gęstsze, takie, które fajnie na tej skórze pracują, które ją fajnie otulają, które od razu dają taki efekt nawilżenia, czyli to natłuszczenie, które może się pojawiać, od razu zaspokaja potrzeby takiej skóry. Co za tym idzie, producent też tak czasami robi, że na przykład pewne serie mają lżejsze formuły, które szybciej się wchłaniają, które są bardziej dopasowane na przykład do skóry mieszanej, do skóry trądzikowej, a im idziemy wyżej wiekowo, te formuły na przykład właśnie kremów
są już takie gęstsze, treściwe, czasami masełkowe, mają większą ilość olejów, większą ilość substancji tłuszczowych, mogą mieć więcej ceramidów, więcej substancji nawilżających. I teraz, jeżeli Wy jesteście takimi osobami, które nie znają się na skórze, nie znają się na składach, nie mają czasu się tym zajmować. Być może jesteście już kobietami dojrzałymi, które no kompletnie nie wiedzą, co oznacza ten składnik, tamten składnik, nie potrafią czytać składów, kosmetyków i tak dalej. To idziecie do drogerii i chcecie sobie wybrać jakiś kosmetyk, jakąś pielęgnację, no to na co zwracacie najpierw uwagę wśród tych wszystkich kosmetyków, które dzisiaj są na półkach i tej ogromnej ilości, która jest i z której możemy przebierać? No, raczej taka osoba będzie zwracała uwagę na to, czy jest to krem, nie wiem, 20+, czy jest to krem 50+. No nie oszukujmy się, trochę tak funkcjonuje, czyli producent pomaga nam, dając taką informację, taką deklarację na kosmetyku, że ten krem może być właśnie dobry dla skóry 50+. Przepraszam Was. Tak myślałam, że kichnę. Więc producent, dając taką informację na kosmetyku, pomaga nam przy wyborze, ułatwia nam tak jakby wybór kremu. Ale uwaga! To, że mamy krem, który jest 50+, 60+, to wcale nie oznacza, że młodsza skóra z takiego kosmetyku nie może korzystać. No bo tak jak mówię, każdy ma jakieś swoje potrzeby. Skóra 20-latki będzie się różnić od 50-latki, ale może być tak, że Wy na przykład w wieku 30 lat macie bardzo przesuszoną skórę, potrzebujecie większego natłuszczenia, nawilżenia i lubicie formuły gęstsze, bardziej treściwe, to co wtedy zrobicie? Sięgając po krem na przykład 50+, a nawet 60+, może się okazać, że to jest strzał w dziesiątkę, bo i fajne substancje, i takie, które są potrzebne Waszej skórze, i konsystencja Wam odpowiada, i to, jak ten krem pracuje na skórze, jak spokojnie, pomału się wchłania. Także widzicie, tu wszystko tak naprawdę zawsze będzie zależało od potrzeb naszej skóry, stanu naszej skóry, naszej wiedzy też po części, czasu naszego przy wyborze różnych kosmetyków. Wiedzy, tak jak powiedziałam, czy mamy wiedzy, czy jej nie mamy, też od wieku. Ja na przykład, wybaczcie, ale nie wyobrażam sobie, żeby moja babcia dzisiaj, moja babcia, która ma 80 lat, poszła dzisiaj do Rossmana, stanęła z kremem tak w dłoni i czytała skład. Chociaż moja babcia przez całe życie pracowała jako laborantka, bardzo dobrze zna substancje aktywne, zna składniki, zna nazwy łacińskie i tak dalej. Ale znając moją babcię, to ona wejdzie do takiej drogerii i albo poprosi panią ekspedientkę o pomoc, albo pójdzie w kierunku kremów, które właśnie będą miały gdzieś takie oznaczenia 50+, 60+, 70+ i tak dalej, żeby sobie dopasować krem i będzie z niego zadowolona, bo będzie odpowiedni w konsystencji, będzie ładnie na tej skórze jej pracował, będzie jej dawał taki efekt. No tak to funkcjonuje. Oczywiście osoby, które są bardziej świadome pod tym kątem, nie będą zwracały uwagi na deklarację producenta 40+, 50+, tylko będą zwracały na to, co jest w składzie, co mamy w INSI i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że Wy to teraz rozumiecie. To nie jest tak, że producent nam ściemnia, że to jest do takiej skóry i do innej się nie nadaje, a dlatego jest do takiej skóry, bo ten krem będzie wiedział, o co chodzi. No nie. Po prostu nie. Także słuchajcie, ja uciekam. Odpowiedziałam na jedno z tych pytań. No w sumie to mogłabym odpowiedzieć jeszcze na kilka innych, ale słyszę Max, który mi tam z balkonu już macha. No właśnie, że czas pewnie się zbierać, no bo pewnie tak. Zaraz też będziemy mieć obiadek, więc lecę na następny zabieg, później na obiadek. Później, słuchajcie, mam masaż gorącymi świecami. Nie mogę się już go doczekać. Uwielbiam takie przyjemności. A później pewnie jeszcze pójdziemy z Massimo na jakiś spacerek albo weźmiemy sobie rowerki z kolei, żeby sobie też tutaj pojeździć po okolicy, bo jeszcze nie jeździliśmy na rowerkach, a nie pada. Jest co prawda taka pochmurna pogoda, ale nie pada. Także zbieram się i lecę na kolejne przyjemności.
po zabiegach, praktycznie gotowi, żeby pójść na kolację, ale słuchajcie, poczyniłam małe zakupy. Już Wam pokazuję. Na początek kupiłam sobie miód z mniszka. Miód mniszkowo, podobno świetny. Nawet stały przy mnie takie panie, które też wybierały sobie, słuchajcie, te słoje z miodem, ponad litrowe, ciężkie niesamowicie, więc zaraz muszę go odstawić, ale zobaczymy, jak będzie smakował mniszkowy. Takiego jeszcze nie próbowałam, chociaż nalewkę z mniszka robi moja babcia i jest genialna na okres jesienno-zimowy, więc myślę, że taki miód właśnie na jesień i na zimę będzie w sam raz. A wiecie, z takiej, jak to się mówi, pasieki, zdrowej, własnej hodowli, to jest zupełnie coś innego niż kupowanie miodu w sklepie, ale zrobiłam jeszcze małe zakupy z Balneo, bo stwierdziłam, że do tych prezentów, które tutaj dostałam, dołożę sobie jeszcze, w sensie kupię sobie na jesienne wieczory kąpiel borowinową i będę wykorzystywać właśnie wieczorami w kąpieli. Powinna mi starczyć taka duża butla na 4 kąpiele. Zobaczymy, będę testować, bo jeszcze powiem Wam, że nie znam tego produktu, chociaż kąpiele borowinowe już tutaj sobie wykonywałam, więc wiem co i jak, ale jestem ciekawa, jak mi się to sprawdzi w domu. Więc będę sobie stosować i do tego dobrałam sobie jeszcze, dokupiłam maskę biosiarkową na ciało, która zresztą daje fantastyczny efekt, bo tutaj też wykonywałam sobie właśnie kąpiele z maseczką biosiarczkową na ciało i w związku z tym, że właśnie robiłam kąpiele, dostałam 30% zniżki na tą maskę. Więc fantastyczne rozwiązanie. W ogóle okazało się, pani do mnie w recepcji spa mówi, niech pani nie robi dzisiaj na zakupów, bo jutro będziemy świętować urodziny Balneo i będą zniżki. Pokazała mi część, w której akurat będą kolejne zniżki na produkty 30%, ale ja mówię do niej tak, wie pani co, ale ja już te produkty akurat, które będą w obniżonych cenach, znam doskonale, więc mówię nie. Kupuję w regularnych cenach, a i tak dostałam 30% zniżki na maskę biosiarczkową do ciała, z którą też będę sobie robić w domu kąpiele. Także słuchajcie, małe zakupki, maska biosiarczkowa, kąpiel borowinowa i miód. Ostatnio jak byliśmy tutaj, to bardzo chciałam sobie kupić taki miód i co? I nie kupiłam. Więc teraz powiedziałam, że nie wyjadę bez miodu. Kto wie, może jutro jeszcze zrobię jakieś zakupy. Ale idziemy teraz na kolację. Open up the window, I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow and the late summer sky is light.